Jak się przywitać? Cześć, witajcie. Cześć, witajcie na kanale Dr. Fit. Tym razem nie w studio, a w Warszawie. Jesteśmy na targach FIWE, gdzie zapraszam Was na krótką relację. Najpierw małe nawodnienie i lecimy. Flow Solutions. My jesteśmy z Katowic. Wzięliśmy się z tego, że mieliśmy marzenie, żeby założyć swoją firmę, bo wywodzimy się z branży farmaceutycznej i też ze sportu. Wszystko robimy w Polsce w jakości farmaceutycznej. Białka słodzone stewią z świetnej firmy, jednej z najlepszej, która robi surowce, firma Sabinsa na świecie. Do roku z kawałkiem dynamicznie się rozwijamy. Mamy teraz 20 kilka produktów w portfolio, prawie 20 w przygotowaniu. Także będzie o nas na pewno coraz głośniej. My jesteśmy na rynku w Wielkiej Brytanii, tak? Tam mój brat jest ogólnym założycielem firmy QRP Nutrition. QRP Nutrition, dokładnie. Dokładnie. Także od 3 lat. To jest linia ciuchów, background, tak? To jest linia, ale ogólnie działamy... Chodzicie na polski rynek. Dokładnie. Tak, zaczynamy. Dlatego i też to są nasze też pierwsze targi FIWE, więc jest taka no, dla nas nowość, nie? Bo wchodzimy tak, na rynek polski, no ale liczymy, że będzie fajny odzew. Wczorajszym, dzisiejszym dniu możemy śmiało powiedzieć, że fajnie, duże zainteresowanie. Jesteśmy zaskoczeni ogólnie frekwencją, jaka się pojawiła tutaj na stoisku, bo szczerze nie podejrzewaliśmy, że aż tak szybko nam się rozejdzie towar, nie? Chcemy otworzyć na Śląsku pierwszy stacjonarny sklep. Czy jest strona internetowa. W Polsce będzie wprowadzana, w tym momencie jest tylko na rynku angielskim. Ale jest wysyłka na cały świat. Tak jest, można zamówić, oczywiście wiadomo, to potrwa troszeczkę dłużej, bo to idzie wszystko z Anglii, aczkolwiek będzie tutaj wszystko też robione w Polsce, żeby można było dostać żeby to było w Polsce. Szybciej, dokładnie. Witam serdecznie, jesteśmy na stoisku Ostrowid. Bardzo fajnym bestsellerem na naszym stoisku są żelki, które z nowości, co możemy zaproponować, to mamy właśnie żelki. Kobiety sobie chwalą fajny bestseller, jeśli chodzi o włosy, skóry, paznokcie, biotyna, cynk. Są to żelki bez cukru. Z nowości mamy witaminki, na przykład B12 w sprayu, bądź witaminę C w kroplach. Jest również melatonina, niektórzy mają problemy na przykład z połykaniem tabletek, także melatonina w sprayu jak najbardziej. Jest też witamina A, D, E, K w kroplach. I nasza największa nowość teraz AquaKick. Różnorodne saszetki do rozrobienia w wodzie, różnorodnych skład w zależności od zapotrzebowania. AquaKick, czyli na nawodnienie? I nawodnienie, tak, w zależności jaki jest cel. Jest na przykład z kofeino pobudzenie. Jest też biotyna dla pań, wzmocnienie włosów. Kompleks witamin, elektrolity, uzupełnienie, prawda, najważniejszych składników odżywczych. Również mamy jeszcze w ofercie swoje kiszle z witaminami, bądź galaretka. To też nowość. Tak, galaretki w różnych smakach oraz kiszle na przykład po niedzielnym obiadku jako deser. Bez cukrowe, też fajny zamiennik, jak ktoś jest na przykład na redukcji. Zapraszamy na kanał Dr. Fit.
zapraszam w te upalne dni na nasze stanowisko i po nasze suplementy. Chcecie się ochłodzić? Zimny drineczek z posmakiem ice'a tylko u nas. Fitness Authority przedstawia nową linię produktów, który powstał na bazie najbardziej znanego i rozpoznawalnego shota energetycznego pod tytułem Napalm. To już legenda, można też powiedzieć. Tak, to jest legenda, która ponad 10 lat istnieje na rynku, wszyscy rozpoznawają. Niektórzy nie znają firmy Fitness Authority, ale Napalm wszyscy znają, tak. Dokładnie. Wszystkie produkty przedtreningowe, czyli Energizer, Pre-Contest Pumped i Pre-Contest Pumped No Stimulant. Oprócz tego, że zawiera wszystkie substancje pobudzające, energetyczne, to jeszcze dodatkowo dołączyliśmy do nich substancje tak zwane notropowe, czy to oczywiście naturalne, które potem powodują to, że jest lepsza koncentracja, jest mniejsze znużenie, jest lepsze skupienie w czasie treningu i do tego dodaliśmy też w obu wersjach, tak? Wszystkich produktach, oprócz produktu Amino, którym powiem na końcu. Produkty przedtreningowe mają wszystkie te formuły, plus dodatkowo mają też zestaw czterech adaptogenów roślinnych, też które są znane, czyli ashwagandha, bacopa, radiola i ginkgo biloba, które z kolei zadaniem jest jakby skuteczniejsze usuwanie z organizmu tych wszystkich substancji, które obciążają organizm podczas intensywnych wysiłków. W związku z tym po takim intensywnym treningu szybciej się regenerujemy, jednocześnie dłużej możemy intensywniej trenować. Dodatkowo uzupełniamy tą linię Napalm Amino, czyli 13 aminokwasów, które są najbardziej rozpoznawalne, czyli EAA, BCAA, glutamina, cytrulina i jeszcze kilka innych, plus dodatkowo zestaw minerałów, które odpowiadają za prawidłowe nawodnienie organizmu. Pracujemy nad tak zwanym MRP, czyli posiłkiem, który jest w 100% może nam zastąpić posiłek, czyli coś takiego, że nie mamy czasu zjeść, czy śniadania, czy jakiegoś posiłku w pracy, to po prostu mamy gotową saszetkę, wsypujemy z wodą, z mlekiem. Z wodą, z mlekiem i mamy gotowy posiłek, który po pierwszych próbach laboratoryjnych można powiedzieć, że przypomina nam szejka z McDonald'a. I to tyle. Resztę jeszcze nie mogę zdradzić. Kilka słów o nowościach Saiteka, czy jakichś produktach standardowych. Tak, ja mogę tylko zdradzić, że z nowości to niebawem pojawi się coś, co ja uwielbiam, czyli batony wszelkiego rodzaju proteinowe. Na ten moment mamy dwa smaki, które są przekozackie, bo mamy wanilia, czekoladę i mamy wanilię. Będziecie mogli wypróbować wanilię z maliną, jest jeszcze podwójna czekolada i sama wanilia. Coś, co warto poświęcić uwagę dla osób, które potrzebują takiego kopnięcia przed treningiem, no to przedtreningówka, która stoi zaraz za tobą, hot blood. Nie dość, że smakowa, naprawdę petarda, ale nie o to chodzi, żeby tylko smakowała, ale żeby działała. Ja jak stoję tu na stoisku, jestem już parę godzin. Kawy w ogóle nie piję, w życiu nie piłem, więc jak sobie walnę takiego, można powiedzieć, szocika, to od razu nakręcony jestem na pozostałą część dnia. Białka, ja obecnie jestem w trakcie przygotowań, więc korzystam głównie z izolatów, tych najczystszych, które mamy albo w ogóle zero węglowodanów i zero tłuszczy, albo takich, które mają śladową ilość tłuszczy, a zerową ilość węglowodanów. Dla mnie najlepszy smak, co mogę polecić, to czekolada i orzech laskowy.
a na stoisku mamy teraz do spróbowania pistację. No widzę, że mamy tu kilka nowości. Nowe batony proteinowe. Tak, to są nasze nowe batony proteinowe o smaku czekoladowym i smaku ciasteczkowym, coś a la Oreo. Także spróbuj, daj znać, jak ci smakują. Oreo dużo lepsze. Dużo lepsze. I jest taka nowość, czyli Isoway Zero Clear. I to możesz sobie też spróbować, to jest w formie takiego bardziej jakby napoju, czyli na przykład coś, co dla osób, które nie lubią typowych białek, słodkich, tych takich mlecznych, właśnie w formie takiego bardziej jakby coś jak izotonik, taki po prostu napój, przezroczysty napój, normalna zawartość białka, tak samo jak Isoway Zero klasyczny. Polecam. Byliśmy teraz na zgrupowaniu Biotecha w Budapeszcie, międzynarodowy taki zlot ambasadorów. I przeszliśmy się po całej hali produkcyjnej, na produkcji. Słuchaj, ile to białko musi przejść testów, czyszczenia i wszystkiego, nie mogę zdradzać za dużo szczegółów, ale ta jakość naprawdę jest top. Widzieliśmy, jak się robi białka, kreatyny, wszystkie suplementy i ogólnie i jak ilość testów, jakie oni muszą, jakie to, ten skład musi przejść, żeby to w ogóle zostało wszystko połączone, zmieszane i wsadzone do, wsypane do pudełka. Czyli widać po prostu różnicę między tanią firmą suplementacyjną, która skupuje jakiś surowiec i wypycha na rynek, a dużą firmą, która testuje. Testuje i dopiero rzuci coś, jeżeli coś jest na 100% pewne. Jedziemy, tak? Witam Was na stanowisku Active Lab. Polecam Was nasz najnowszy produkt, czyli kiełbasy proteinowe, a że sezon na grilla jeszcze trwa, także mamy ich pod dostatkiem. Wpadajcie, próbujcie. Nasza Kamila Wam zaserwuje. Plus, zamiast standardowego majonezu, nasza najnowsza nowość, czyli Ritz Carb, idealny posiłek potreningowy. Zapraszam. Jeden lizak ma taki sam ładunek jak energetyczny, jak drink, jak energetyczny drink, napój energetyczny, obojętnie jakiś Tiger czy Red Bull. To jest około 100 mg kofeiny. Słucham? Około 100 mg kofeiny. Tak jest. Jeden lizak to jest 200 ml takiego energetycznego napoju. Tylko to, że nie obciąża tak żołądka, ma naturalną kofeinę guaranę. No i tyle. No i naprawdę przy takich ciężkich, nawet bardzo dużo kierowców, nie tylko sportowcy potrzebują takiej energii, ale i kierowcy mają długą trasę, w długiej trasie. Czy gamerzy od komputera nie mogą odejść, on też, dodam, że nie jest moczopędny, także też jest to plus dla gamerów czy kierowców tirów. A w jakiej cenie ten lizaczek? W detalu kosztuje 6 zł jeden lizaczek. No dzisiaj mamy taką promocję, po 5 zł sprzedaję. In a few words, what are we doing, what kind of products we have, and how we work. Oh, okay, so
What we have here is a true revolution in creatine, and creatine is the most popular food supplement in the world within the sport population. So this is a true revolution. What it means is that we have, among besides creatine monohydrate, we added its precursor called guanidinoacetic acid, really tough name. Its abbreviation is GAA, and it does wonders. So combination GAA plus creatine monohydrate raises up to 8.5 times levels of creatine inside the muscles comparing to creatine alone, which is a drastic difference. The product is called creatine. So the creatine also passes the blood-brain barrier, which creatine doesn't. And it raises the level of creatine inside of the brain, which is very good for cognitive function, memory, concentration, etc. Another advantage is that creatine doesn't hold water. Państwa, mamy zwycięzcę dzisiejszych targów, masło orzechowe o smaku sera z cebulą. Prawdziwie polskie masło orzechowe. Mógłbyś tak jeszcze tych trzech słowach powiedzieć, czemu nie dorzuca się miarek do suplementów diety? To jest tak naprawdę, są to dyrektywy unijne, które bardzo zaostrzają wyrzut plastiku na rynku. I chodzi o to, żeby klient kupił sobie raz miarkę, a nie, że do każdego produktu jest zarzucana miarka i potem ją wyrzuca. I powoduje to automatycznie zwiększenie ilości plastiku na rynku. A tym zaśmiecamy tak naprawdę naszą planetę. I to jest akurat odwrotnie, ekologiczne, bo każdy z nas ma łyżkę od herbaty czy łyżkę stołową i może sobie dawkować produkt lub kupić osobno dobrą miarkę, którą ma jedną. Tak mamy. Taka Iron Max ma miarkę wielokrotnego użytku. Kupimy raz miarkę za 10 zł. Z długą rękojeścią. Z długą rękojeścią. I grubą, solidną. Dokładnie. I możemy higienicznie nabrać produkt i to jest akurat eko. A to, że dorzuca jakiś inny producent do każdego produktu miarkę, to potem ją wyrzucamy, bo za darmo ją dostaliśmy. A jak kupimy, to będziemy ją trzymać jednak. Jakieś nowości? Coś nowego? Nowości tak naprawdę cały rynek idzie w stronę produktów wegańskich, czyli batony wegańskie, ciastka wegańskie, czy proteiny wegańskie na bazie białka grochu, ryżu czy konopni. I w tym kierunku to się rozwija. Przekąski, chipsy proteinowe. Bardziej w tym kierunku, takim fitnessowym, lżejszym niż hardkorowym. To jest linia suplementów naturalnych. Hiszpańska linia przez niemiecką firmę produkowana. Tak jak mamy wszystkie produkty naturalne, czyli naturalny jod, naturalny magnez, naturalną witaminę C. W ogóle nie ma sztucznych dodatków. Nawet kapsułki są z wyższej półki, nie takie celulozowe, tylko już naturalne. Tu mamy ciasteczka wegańskie. Chipsy proteinowe, 20 gram białka w opakowaniu. Mamy też białko. Białko grochu, ryżu i... Próbowałeś. Dobry, jestem Magda z Detox Polska. Reprezentujemy firmę Global Healing ze Stanów Zjednoczonych, która produkuje unikalne suplementy. Te suplementy są unikalne dlatego, że te, które są w płynie, są robione specjalną metodą. Nigdy nie stykają się z żadnym metalem, nigdy nie stykają się z alkoholem.
Są to wyciągi z surowych roślin, które nigdy nie zostały poddane po obróbce cieplnej, czyli zachowane są w nich wszystkie fytonutrienty. Natomiast suplementy, które są na bazie roślin, które są ekstraktami surowych roślin, działają fantastycznie i mają bardzo dużo, że tak powiem, power w sobie, więc przywracają organizmowi ich funkcje. Wszystko jest ekologicznie certyfikowane, nie jest nigdy na alkoholu, jest w glicerynie roślinnej, ekologicznej. Oni współpracują z firmami, z takimi rolnikami, którzy nawet podlewają swoje rośliny wodą nie z kranu, tylko wodą źródlaną. Na przykład tulsi to jest święta bazylia, dobrze działa na stres. Turmeryk to jest kurkuma, która jest przeciwzapalna. Jod jest na nasze wszystkie organy, tarczyca przede wszystkim, piersi, prostata, jajniki, na energię. Jest to bardzo fajny, jedyny na świecie ekologicznie certyfikowany jod. Mamy też żęszeń z ashwagandą, zioła adaptogenne. Mamy zioła na wzmocnienie odporności z grzybami medycznymi. Witamina C, pełne spektrum z roślin. Witamina B12, no i zioła wątrobowe. Mamy też więcej, ale te są otwarte do próbowania. Jest D3, jest oczywiście wegańska, wszystkie te są wegańskie. D3 nie jest z lanoliny, tylko jest z porostów. Nasza krótka wizyta na targach dobiegła końca. Sporo nowości, sporo różnych suplementów, sporo nowych firm, które pierwszy raz miałem okazję w życiu widzieć na oczy. Będzie co recenzować, mamy fajną paczkę nowych suplementów, ciekawych suplementów, także spodziewajcie się na kanale wielu nowych, ciekawych recenzji. Większym zainteresowaniem cieszyła się hala z firmami suplementacyjnymi, chociaż spodziewałem się, że będzie na odwrót, gdyż sprawdzając listy wystawców, więcej było tych sprzętowych. To cóż, my kończymy i widzimy się niedługo na kanale z kolejnymi recenzjami.